Wstaję rano z uśmiechem na twarzy, lecz nie wiem, co w ciągu dnia się wydarzy. Czy uśmiech przetrwać zdoła do wieczora, czy ktoś zawistny spróbuje go odwołać? Lecz mimo wszystko stąpam po ziemi mocno, a skrzydła szczęścia w górę mnie unoszą. Więc warta uwagi jest decyzja taka, aby szukać szczęścia w maleńkich drobiazgach. To był wiersz pod tytułem Skrzydła. Wiersz Skrzydła autorstwa pani Danuty Hanaj, która jest dzisiaj z nami ze swoim tomikiem Rachuby Serca. Witamy serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Ale jest również pani Barbara Cewińska, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie. Witamy pani Basiu. Zapowiadamy wydarzenie, które już w najbliższą niedzielę właśnie w Bychawie, czyli promocja tego tomiku. Pani Danuto, i co? Jak nastawienie przed tym spotkaniem? No, trochę trema, ale i radość, i taka wielka niespodzianka od losu, od życia. No, bo na pewno koleje losu jakoś tam prowadzą, że trafiłam do biblioteki, do szkoły pisania. No, że niestety zadział się COVID, od COVID-a się zaczęło. Tak, wtedy zaczęła pani pisać właśnie? Tak, rymowanki, bo pani dyrektor ogłosiła taki konkurs na jakieś tam rymowanki o COVID-zie. No. Po prostu się zaczęło. Żeby go jakoś przetrwać. Tak, żeby przetrwać, żeby jakoś, że tak powiem, czy się pocieszyć, czy szukać nadziei na zakończenie tej dziwnej pandemii. No i później, jak zajęcia są w szkole pisania, zawsze trzeba wykonać jakąś pracę domową, więc to troszeczkę z braku czasu, trochę z lenistwa, zamiast pisać opowiadania, zaczęłam próbować no, pisać to w formie rymowania. A wcześniej pani nie pisała przez całe swoje życie? Ja jestem bankowcem. O, proszę, no proszę państwa, jakie historie życiowe wspaniałe. Sporo powstało przecież tutaj rymowanek, bo ponad 70. No i cały czas się dzieją. Cały czas się dzieją i zostały właśnie wydane już w tomik Rachuby Serca, tak, które promować będziemy w najbliższą niedzielę. Tak, dodam jeszcze, że to jest współpraca taka rodzinna, oczywiście nieustające, że tak powiem, pokłony dla Miejskiej Biblioteki za wsparcie, ale też tutaj, jeśli chodzi o grafikę, to jest dzieło i okładka. Okładka to jest bardzo fajna rzeczywiście, proszę zobaczyć. Syna mojego najmłodszego, Artura Hanaraj, który skończył łódzką filmówkę. A no to widzicie państwo, jednak bez współpracy bliskich to się nie zawsze udaje. A było o tym dzisiaj w poranku, no właśnie, że te międzypokoleniowe współprace są niezwykle istotne. No wsparcie oczywiście, no i tytuł, czy nawet opis osoby, to też takie wspólne dzieło rodzinne. Pani Barbara, to w takim razie, jak rozumiem, Miejska Biblioteka Publiczna tak wyszukuje, myślę, od lat takie perełki, albo inspiruje, dodaje im odwagi, skrzydeł, jak było w przypadku pani Danuty, z pani perspektywy? No, zebrała się grupa, która lubi pisać, lubi bawić się słowem. No oczywiście przypadek jakiś tam, jakiś kolejny pomysł biblioteczny, żeby coś się w Bychawie działo. No miała być to taka chwilowa zabawa trwająca 3-4 miesiące, zakończona publikacją. Tak się też stało, ale trafiliśmy na wspaniałą mentorkę, która prowadzi nas do dzisiaj, panią Monikę Oleksa. To jest pisarka lubelska, pewnie państwu znana, która zakochała się w Bychawie i w nas, zobaczyła tyle fantastycznych talentów, że grzech było zostawić Bychawę i te osoby. I do tej pory grupa pisze, tworzy. Mnie osobiście jako dyrektora biblioteki cieszy fakt, że dziewczyny wydają samodzielne publikacje, bo jest to już druga osoba, która no, wywodzi się jakby z naszej bychawskiej szkoły pisania, takiego dziecka bibliotecznego, swoją publikację. Pierwsza była pani Jadzia Grzesiak z powieściami, a teraz Danuta Hanaj z tomikiem poezji, więc to jest dla mnie jako dyrektora fantastyczna sprawa. Rachuby Serca, no tytuł też tutaj nie jakiś przypadkowy. Celowo nie pytam panią, pani Danusiu, ale panią Basiu, to o czym jeszcze pisze pani Danuta? Pani Danuta jest taką bardzo wrażliwą osobą i te jej wiersze, ona to nazywa skromnie rymowankami, ale powiedziałabym, że raczej wiersze, są takim
taką odpowiedzią jej serca, duszy, płyną prosto z serca, prosto z duszy. Są takie bardzo szczere, bardzo otwarte. Cała Danuta po prostu. Cała Danuta. I w najbliższą niedzielę o 17:00, no to powiedzcie panie, co się będzie jeszcze działo. Mamy tutaj takie zaproszenie również dla naszych widzów. To będzie po prostu dobre spotkanie, tak to widzę. Myślę, że będzie to bardzo sympatyczne spotkanie. Spotykamy się 24 września w niedzielę najbliższą o godzinie 17 w kawiarni artystycznej Złota Lira. Odbędzie się tam promocja właśnie tego tomiku Rachuby Serca. Będzie można porozmawiać z autorką, oko w oko się z nią spotkać. Pewnie dostać też autograf, właśnie przecież. Będą też regionalne smaki, które mąż pani Danusi przygotowuje, więc myślę, że będzie bardzo sympatycznie. Także zapraszamy wszystkich serdecznie. Wstęp jest oczywiście wolny. Jeszcze profesjonalna muzyka w tle. No, wszystko, no to wszystkie zmysły mamy zaangażowane. Pani Danuta wspomniała, że... Mam czterech synów, wszyscy artyści, no można powiedzieć. Super, fajna rodzina. Pani Danuta, wspomniała pani, że to cały czas gdzieś tam się toczy. Czyli to jest tak, że pani sobie żyje, gdzieś tam to życie przebiega i te wiersze cały czas i rymowanki pukają do głowy? Nie, to jest po prostu chwila. Jeśli szczerze to tak powiem, bo często mam pytania, skąd się to bierze, skąd mi się, że tak powiem, układa taka rzeczywistość, bo to są takie rzeczywiste, taka trochę walka z tą rzeczywistością zaborczą, z takim wyścigiem szczur, no różne tematy zresztą są, bo są i historyczne, ale to jest taki moment, że czasami nie ma nic, a później... Na przykład siądę, to nie jest coś wielkiego, po prostu to trwa może 2-3 godziny, najczęściej nocą w swoim kąciku przy komputerze stacjonarnym. Artystka ma już swoje miejsce, więc to jest najważniejsze. Drodzy Państwo, Rachuby Serca, tomik pani Danuty Hanej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bechawie już w najbliższą niedzielę o godzinie 17:00. Zapraszamy serdecznie, prawda? Zapraszamy. Bądźcie pogoda zapraszamy. Nie będzie podobno dopisywać, a więc tym bardziej należy... Przeczytasz coś na koniec? Mogę coś przeczytać. To ty czytaj, a ja słyszę już muzykę, drodzy Państwo, więc kończymy dzisiejszy letni poranek między Wisłą i Bugiem. Zapraszamy jutro też od godziny 8:00. Oglądajcie TVP3 Lublin. Dobrego dnia. Życie na Ziemi, naszej planecie, istnieje w różnych stworzeniach, jak wiecie. Gdy słyszymy życie, postać człowieka zaraz się nasuwa, lecz życie jest w mrówce, wiewiórce czy słoniu. Słoń żyje, pije wodę, je, rodzi się i czuje, tylko nie mówi w języku ludzkim i nie kombinuje.